Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik u mnie na kanale. Tym razem widzicie po tytule, zostałam nominowana do taga, który się nazywa Wyznania YouTuberek. Także bardzo Ci dziękuję, kochana. Zostałam nominowana przez Kingę z kanału Kosmetyczny Lifestyle. Jeżeli jeszcze nie oglądacie jej filmików, które są rewelacyjne, to zapraszam Was do niej. Ja tutaj pod spodem zostawię linka do jej kanału. Jeżeli jeszcze Was u niej nie było, bardzo by mi było miło, gdybyście poszli do niej na kanał, zasubskrybowali, bo naprawdę filmiki są mega fajne i na pewno Wam się spodobają. Daję Wam za to moją rękę i napiszcie jej w komentarzu pozdrowienie od Sylwii, wtedy będzie wiedziała, że jesteście ode mnie. Naprawdę, naprawdę polecam. Z czystym sumieniem, z czystym sercem mówię to ja, Sylwia Szpodder. Takie mówię to ja. Także słuchajcie, zostałam nominowana do tego tagu, więc mam tutaj telefon z pytaniami, także wybaczcie, że będę spoglądać. Szczerze Wam powiem, nie przygotowałam się do tego filmiku, bo chciałam, żeby moje odpowiedzi były jak najbardziej prawdziwe i szczere. Jak widzicie, za mną jeszcze jest tapeta świąteczna, ale dzisiaj już zmuszę mojego Andrę, żeby zmienił tą tapetę i już nie będzie ogniska, a będzie po prostu brokatowo. No ale ognisko póki co mamy, także jedziemy z tematem. Pytanie pierwsze. Ile godzin tygodniowo spędzasz na filmowaniu i edycji? Więc tak, jeżeli chodzi o filmowanie, to zależy od tygodnia, zależy od miesiąca w sumie. Nie wiem, dzisiaj na przykład w tym tygodniu nakręciłam dość długo, bo najpierw jeden filmik z Beauty Box, potem drugi, potem trzeci, to tu już mamy 30 minut w tym tygodniu. Vloga wczoraj aż pół godziny, to już mamy godzinę. Dzisiaj rano kręciłam Wam filmik tematyczny o plusach i minusach w związku z obcokrajowcem. Także to jest różnie. Jeżeli nagrywam tylko vloga, tak jak w tamtym tygodniu, no to było tylko pół godzinki, bo miałam filmiki już przygotowane z beauty boxów. Jeżeli chodzi o edycję, ja wykupiłam jeden program, słuchajcie, w tamtym roku, chyba w marcu mi się kończy, albo w lutym, za którego dam 85 funtów i wydawał mi się on programem prostym i on w sumie jest prosty, ale dużo rzeczy w nim nie można robić, także ja czekam na lepszy filmik do edycji, ale ja nie spędzam dużo czasu na edycji, jedyne filmiki, na przykład tak jak teraz, ten tematyczny, ja go po prostu wrzucam na YouTubie, ja nie będę obrabiać tego, żeby wyglądać piękniej, nie robię żadnych wycinków z moich filmików, chcę, od zawsze chciałam, żeby mój kanał był kanałem typowo, stricte naturalnym, takim nie robionym od, że ma być wszystko perfekcyjnie, perfekcyjne słowa, jakieś zero upadków kamery i tak dalej, i tak dalej. Nie, u mnie po prostu jest jak jest. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym coś wycięła. Ostatnio musiałam wycięć kawałek, bo jak kręciłam dla Was, jak Andrzej robi ciasto, niestety była muzyka Pitbulla i zablokował mi YouTube. Nie pomyślałam nawet o tym, bo to leciało w tle, także to po prostu Wam wycięłam. Ale tak to nie wycinam nic. Także u mnie edycja jest krótka, chyba że właśnie robię filmik maseczkowy, powiedzmy, i w międzyczasie mam jakieś inne filmiki, to później, żeby to wszystko razem zgrać, bo wiecie, muszę pamiętać, który filmik włożyć to razem, który był pierwszy, który ostatni, to schodzi mi troszeczkę dłużej, ale ogólnie ja, szczerze powiem, nie spędzam godzin na edycji moich filmików. Może jeżeli nauczę się i bardziej zagłębię w temacie edycji, wtedy myślę, będę spędzać więcej czasu. W ogóle powiem Wam śmieszną anegdotkę. Wiecie, mój najlepszy przyjaciel Marcio, on dostał wytyczne ode mnie, że jego następny partner ma albo być znawcą YouTube'a i ma mi pomóc wypromować mój kanał, albo ma być osobą, która zna się na edycji filmików, żeby mnie nauczył. I jeszcze była jakaś trzecia opcja tego jego przyszłego faceta, bo mu powiedziałam, że inaczej go nie zaakceptuję, bo po prostu taki ma być, no. Więc Marcel ma swoje wytyczne i wie, kogo szukać. Ale tak, póki co nie spędzam wiele czasu na edycji, a samo nagrywanie to, no, nie schodzi za dużo czasu. Poczekajcie, bo mi się tu Kinga teraz na całości wyświetliła i nie wiem, jak do jej, jak... O, jest. Drugie pytanie.
Wolisz wydawać czy oszczędzać? Powiem Wam tak, sprawia mi bardzo radość to, że nasze konto oszczędnościowe rośnie. Bardzo mi to sprawia radość, ale jeszcze większą radość sprawia mi wydawanie. No nie będę oszukiwać. Lubię wydawać pieniądze. Może ma się to z tym, że mieszkając w Polsce nie mieliśmy tych pieniędzy i po prostu teraz mogę sobie pozwolić na co tam chcę, więc jest fajnie. Ale nie wiem, na przykład jeżeli mamy plan, jak teraz dom i odkładamy co tydzień, to się cieszę zawsze, bo co tydzień mamy wypłaty w piątek, że przyjdzie piątek rano, przepłacam na oszczędnościowy, że mam, żeby odłożyć. Wcześniej jak odkładaliśmy, nie wiem, na samochód, to też mnie to bardziej cieszyło. Cieszy mnie, że czasem, wiecie co mnie cieszy? Że czasem potrafię się powstrzymać i nie zrobić zakupów, tylko zaoszczędzić. Tak było w tym tygodniu, w czwartek. A dziewczyna, od której kupię całą moją biżuterię, napisała do mnie, że robi ostatnią wyprzedaż na jakiś czas. I bardzo mnie kusiło, żebym weszła do niej na live'a, ale nie weszłam, bo powiedziałam, że nie, po prostu mam tego za dużo, wolę odłożyć, także plusik dla mnie, ale lubię wydawać, ale lubię też oszczędzać, jeżeli mam cel. U mnie jest tak, że jak celu nie mam, to tak średnio z tym oszczędzaniem. Numer 3. Kiedy jest Ci najłatwiej filmować? Szczerze mówiąc, najłatwiej mi jest, jak wszyscy śpią. Tak jak dzisiaj rano właśnie nagrywałam Wam filmik, zaraz po 8, jeszcze wszyscy w domu spali. Mogłam sobie zejść do konserwatorium, nie musiałam siedzieć w moim pokoju, tylko jakieś trochę inne tło. Nikt mi nie przeszkadzał, nikt mi nie wchodził i na spokojnie mogłam sobie do Was pogadać. Także myślę, że jak wszyscy śpią, to jest najlepszy moment dla mnie do nagrywania. Wolę nagrywać z rana niż z wieczora. To też na pewno, bo wieczorem już jestem tak zmęczona, że plotę od rzeczy. Także najlepiej rano, jak wszyscy śpią. Numer 4. Co sprawia, że gadanie do kamery nie jest dla Ciebie krępujące? Gadanie do kamery nigdy nie było dla mnie krępujące, chyba że jest dużo osób w moim pobliżu. Nie wiem, na przykład teraz właśnie jak nagrywam coś i mama Andrę widzi, czy Andrę, czy tato, to w ogóle mnie to nie... Nic mi z tym nie robi, tak samo moja mama, czy moi znajomi. Bardziej wstydzę się gadać do kamery w miejscach publicznych. Mimo tego, że jestem dość odważna, to jednak czasem widzę spojrzenia ludzi, pewnie myślą, że jestem jakaś normalna. I raz pamiętam, nagrywałam Wam, byłam w jakimś parku i były wiewiórki i ja te wiewiórki nakręcałam. To siedziała grupa Polaków, którzy nie wiedzieli, że jestem Polką. To był taki trochę, że tak brzydko się wyrażę, margines społeczny, bo to była godzina 10, oni już z piwami siedzieli w tym parku i pili. I to tak już byli mocno wstawieni, że tak powiem. To były osoby starsze i śmiali się po prostu. O, jak oni powiedzieli coś w stylu, zobacz jaka wieśniara wiewiórek nie widziała, coś w tym stylu. Wiecie co, później już żałowałam, że się do nich nie odezwałam po prostu, ale trudno, mogłam się odezwać. Ale tak ogólnie to nie krępuje się mówić do kamery i chyba od samego początku nie miałam tego momentu, że się krępowałam. Jaki jest Twój najgorszy nawyk związany z makijażem i włosami? O Jezus, nie wiem. Takie trochę dziwne pytanie, szczerze powiem. Najgorszy nawyk związany z makijażem i włosami. Nie wiem, powiem Wam, nie odpowiem na to pytanie, bo ono jest dla mnie dość dziwne i nie wiem, po prostu nie wiem. Ani włosami, ani makijażem się nie umiem zajmować, także pewnie wszystkie moje nawyki, jeżeli o to chodzi, są dziwne. Także nie odpowiem na to pytanie, wybaczcie. 6. Jakim cytatem powiedzeniem chciałabyś, żeby świat się kierował? I tu właśnie muszę się posłużyć tym cytatem od Kingi tak samo, przepraszam kochana, muszę to ukraść, bo ja uważam to samo, czyli nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Uważam, że to jest najprawdziwsza prawda, nie róbmy innym to, czego sami na przykład byśmy nie chcieli, żeby nam zrobiono. Powiem Wam prosty przykład. Nie wiem, powiedzmy, jestem tym liderem, tak? I muszę zwracać uwagę komuś na to czy na tamto. I sama na przykład nie palę i nie wychodzę sobie na fajeczkę w ciągu dnia, a wiem, że niektórzy asociaci wychodzą. Więc ja im zwracam na to uwagę. Jeżeli sama bym paliła i wiem, żebym wychodziła, to nieważne jaka jest pozycja, nie zwróciłabym im uwagi. Tak samo jest na przykład, że u nas w pracy, nie wiem, nie można kolorowych drinków nosić, a my czasem jakąś małą kawę w puszce czy coś mieliśmy. Nie zdarza się to często, ale się u mnie zdarzyło. Czy miałam jakiś, wiecie, gorszy moment zjazd i ktoś mi Coca-Colę przyniósł, żeby mi się cukier podniósł, to nie zwrócę komuś uwagi, chyba że naprawdę...
Nie wiem, chyba że naprawdę ktoś, nie wiem, rozlewa tu Coca-Cola albo cokolwiek. Tak samo jest, że nie można jeść u nas na hali, ale czasem człowiek jest zmęczony i weźmie tego cukierka na przykład. Także nie zwracam o takie rzeczy uwagi, bo wiem, że ja sama nie jestem święta. Ale właśnie na przykład jak są rzeczy typu słuchanie muzyki na słuchawkach, gdzie nie wolno, to zwracam za to uwagę, bo sama tego nie robię. I tak samo właśnie uważam z robieniem właśnie komuś, co nam jest niemiłe. Nie róbmy nigdy nic. Uważam, że gdyby każdy się stosował tą zasadą właśnie, o której wspomniała Kinga i którą ja też stosuję, to na świecie nie byłoby tyle zła. Bo nie sądzę, że ktoś by chciał, nie wiem, być obgadywany za plecami albo, nie wiem, jakieś głupie... Na przykład ostatnio ktoś komuś powiedział z moich znajomych, nie powiem komu i kto, to nie było do mnie skierowane, ale coś w stylu, o, może więcej się powinnaś odchudzić, bo masz dalej dwa podbródki, gdzie dziewczyna waży 50 kilo. Także to już jest w ogóle masakra. Ale wiecie, czy naprawdę ktoś by chciał usłyszeć takie słowa od koleżanki, albo jedna z dziewczyn kiedyś, którejś tam powiedziała, że o, łatwiej cię jest obejść, nie, łatwiej cię jest przeskoczyć niż obejść. Hello? Tak samo nie, właśnie nie mówmy rzeczy, które same, komuś, których sami nie chcielibyśmy usłyszeć. Albo po prostu użyjmy ładniejszych słów. Także tak, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, to jest na pewno to powiedzenie i nawet myślę, że gdyby Kinga o nim nie wspomniała, myślę, że to samo bym powiedziała. Pytanie 7. Ile czasu zajmuje ci wyszykowanie się rano? To wszystko jest zależne. Jeżeli idę do pracy, wstaję o 5:00. Po 5:10 już siadam, żeby sobie zrobić make-up i około 20 minut, 25 minut, ale robię to na spokojnie, oglądając serial. Myślę, że gdyby nie to, gdybym tylko się skupiła na make-upie, byłoby to dużo szybciej, ale ja lubię wszystko na spokoju. Jeżeli chodzi o wyjście na imprezę, potrafię się szykować 2 godziny, ale to jest na zasadzie, że najpierw sobie robię maskę na spokojnie, potem sobie biorę długi prysznic, balsamuję całe ciało. Ten makijaż też staram się, żeby być bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej dokładny, no bo to jednak impreza, milion zdjęć i tak dalej. Także to wszystko zależy. A potrafię, jak na przykład wczoraj, gdzie nic nie robiłam, wyszykować się w 5 minut, wstałam, umyłam zęby i założyłam ciuchy. I tyle. Także wszystko zależy od okazji i do tego, gdzie wychodzę i po co. Ja też szykuję sobie ciuchy dzień wcześniej, dlatego też u mnie schodzi to szybciej, bo dzień wcześniej myślę, jaką maseczkę mam dobrać do stroju, jaki make-up i właśnie do ciuchów dobieram. Także też dlatego jest mi dużo, dużo łatwiej i szybciej. Numer 8. Jaki jest twój ulubiony film na YouTubie? To w ogóle, jak wczoraj usłyszałam to pytanie właśnie u Kingi, to stwierdziłam, że no nie ma, ciężko jest wybrać jeden ulubiony filmik na YouTubie. Nie ma takiego filmiku. Mogą być... jakieś ulubione filmiki, na przykład, nie wiem, ja uwielbiam albo oglądać filmy pogadankowe, uwielbiam Tryon, uwielbiam Mierzymy, po prostu uwielbiam. Uwielbiam filmiki o książkach, a na przykład nienawidzę Foodholy, no po prostu Foodholy i o sprzątaniu. No nie lubię tego po prostu, dla mnie to jest takie troszeczkę nudne, każdy z nas robi zakupy, 90% ludzi kupuje takie same rzeczy, więc szczerze wam powiem, że Foodholy nie lubię. I właśnie nie lubię sprzątania, a wszystko inne bardzo lubię, ale takim najlepszym filmikiem najbardziej myślę, że Mierzymy. Uwielbiam Mierzymy, szczególnie jeżeli dziewczyna jest podobnej postury do mnie, to mogę sobie mniej więcej wyobrazić, jak ja bym w czymś wyglądała i co sama mogę sobie spróbować kupić. Także Mierzymy to są moje ulubione filmiki. Numer 9. Wymień youtuberkę, którą oglądasz, a zasługuje na więcej subskrypcji niż ma. Wiecie co? Takich youtuberek jest tysiące. Uwierzcie mi, jest tysiące, tak jak wam mówiłam, te algorytmy YouTube'a są po prostu nadal dla mnie dziwną zagadką. Staram się wczoraj bodajże oglądałam filmik właśnie o algorytmach YouTube'a i dalej z tego nic nie rozumiem. Staram się, mam zamiar pogłębić swoją wiedzę i szukać i próbować różnych rzeczy, a nie tylko siedzieć i płakać, że moje filmiki mają małą oglądalność, więc będę coś tam kombinować na pewno. Na pewno muszę wspomnieć tutaj właśnie o Kindze, dobrze mówię, bo już mi się, bo ja przecież, nie. I znowu zarobiłam, nie? Tak, Kinga, bo ja na nią Ewelina mówiłam.
Widzicie, to już jest moja stara głowa, bo po prostu jej kanał Kosmetyczny Lifestyle jest tak cudownym kanałem. Ona tak potrafi wam zrobić recenzję, słuchajcie, znajdzie produkt, zrobi research i da wam taki naprawdę dobry feedback na temat jakiejś rzeczy. Ja to wiecie, ja to jestem nienormalna, ja wezmę produkt, powiem przyda się, nie przyda się, nie wiem, wysuszył mi skórę albo mnie wysuszył albo coś, ale nie potrafię podać tylu detali co ona, więc ona naprawdę zna się na rzeczy i uważam, że przy tym jak ona nakręca te filmiki, jak one są zrobione profesjonalne, naprawdę zasługuje na więcej słupków i więcej komentarzy i więcej łapek w góry. I po raz kolejny powtórzę się, bo na jednym filmiku też to ostatnio mówiłam, ale nie wiem, który zobaczycie pierwszy. Wpadajcie do niej, wbijajcie do niej, piszcie, że jesteście ode mnie, bo dziewczyna naprawdę zasługuje, żeby jej kanał miał naprawdę dużą oglądalność. Jest wiele innych kanałów, których niestety nazw nie pamiętam, ale wczoraj bodajże w przerwie na książkę sobie trochę szperałam po YouTubie i są dziewczyny, słuchajcie, które mają tak profesjonalne filmiki, tak zmontowane, same one są tak eleganckie, wszystko jest zrobione tip-top, a ja patrzę, no mają po 50 subskrypcji, a kanał już rok na przykład. Nie wiem, jak to działa i wspierajmy małe kanały. Ja ogólnie staram się, jak mam czas na jakiś większy kanał, to obejrzę, ale tak to staram się oglądać te mniejsze i wspierać te mniejsze, bo sama jestem takim małym kanałem i miło mi, jak ktoś mnie wspiera. Także tak. Kolejną osobą... Kolejne pytanie numer 10. Co w nadchodzącym roku cieszy Cię najbardziej? W nadchodzącym roku, myślę, cieszy mnie najbardziej to, że w końcu kupimy ten dom. Myślę, że już raczej nie będzie żadnych przeszkód mimo COVID-a. Zdecydowaliśmy, że pomimo tego, iż jest teraz ciężej, że raty tych domów, żeby wziąć, są droższe, to i tak się na to zdecydujemy. Od wczoraj znowu szukamy mocniej tego domu. Mamy dzwonić do brokera dziś albo jutro, żeby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o kredyty, ale to jest jedyna rzecz, w którą patrzę w przyszłość właśnie w tym roku. Miałam jechać na piękny ślub do Francji w czerwcu. On jeszcze nie jest odwołany, ale patrząc na to, co się dzieje, nie wiem, czy uda nam się polecieć. Urlop sobie zabukujemy na pewno, ale to by było naprawdę piękne przyjęcie, piękne wesele, więc bardzo, bardzo chcę na nie pojechać i mam nadzieję, że się uda. Wiadomo, jeżeli to będzie też w momencie kupowania domu, to też z kasą może być krucho, ale w sumie my byśmy musieli tylko zapłacić sobie za przelot, bo willę we Francji wynajęliby jego rodzice, Andrzej rodzice, i mieliby też tam, oni by pojechali samochodem, także my byśmy po prostu nie musieli gdzieś za taksówki płacić i tak dalej, tylko tato Andry by cały czas nas woził, a też byłoby spoko to, że też oni by pojechali na dłużej niż na tylko wesele, więc wydatki takie byśmy mieli tylko, wiecie, tam jakby gdzieś pojechać, coś zobaczyć. Ale bardzo bym chciała, żeby to się spełniło, więc trzymajcie kciuki za wesele, które ma się odbyć i za kupno mojego domu. Tylko mocno trzymajcie. Numer 11. Jaki był Twój najbardziej krępujący moment podczas filmowania? Nie wiem, ja tam się niczego nie krępuję, słuchajcie, jak mi kamera spadnie, jak... chociaż powiem Wam, że wtedy, co nakręcałam filmik vlogmaska, co otwierałam ten śmierdzący, to był chyba olejek do kąpieli, tak, mleczko do kąpieli, jak przeklnęłam, to trochę to było dla mnie krępujące, bo na YouTubie jednak staram się być kulturalna, ale nie będę kłamać, poza kamerą to jak klnę jak szewc, od razu Wam to mówię, może nie jak jestem w domu, ale jak jestem w pracy, to och, leci jedna za drugą, zapytajcie mojej mamy. Numer 12. Ile zajmuje Ci przygotowanie się do filmu? To wszystko zależy, słuchajcie, no tak jak dzisiaj wstałam, stwierdziłam, zrobię make-up, 40 minut i poszłam i nagrałam filmik. Czasem jak się nie maluję, to po prostu robię. Nie chciałam, tak jak Wam mówię, podziwiam. Z jednej strony podziwiam te dziewczyny, które zawsze robią filmik, wyglądając idealnie. Ale czy taka jest rzeczywistość? Czy naprawdę każda z nas codziennie wygląda idealnie? Każda ma lepszy i gorszy dzień. Ja czasem jak popatrzę, jak ja wyglądam, to mi się chce płakać bez kitu. Naprawdę. Nie wiem, po całym dniu w pracy i po ćwiczeniach wyglądam tak, jakby po mnie walec przejechał. Ale wtedy i tak nie wstydzę się. No po prostu jest jak jest, no Boże Święty. Także różnie z tym bywa przygotowywanie mi się do kręcenia. Pytanie 13. Czy w tej chwili masz na sobie spodnie, spódnicę, czy tak naprawdę masz na sobie dres i dół od piżamy? Mam na sobie spodnie Lamu i mam na sobie nową bluzkę z czachą, którą ubrałam tylko do tego filmiku, bo ogólnie dzisiaj mam inny strój, ale stwierdziłam, że nagrałam filmik właśnie
plusy związku z obcokrajowcem i minusy. I nie chciałam w tym samym ciuchu nagrywać po prostu. Także tylko zmieniłam bluzkę. I numer 14. Z czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? I znowu tutaj Kinga dobrze powiedziała. Nie dostałyśmy Nagrody Nobla. Nie wymyśliłyśmy choroby na choroby. Nie wymyśliłyśmy lekarstwa na raka. Więc to nie mogę być z czegoś aż tak dumna, bo nic tak naprawdę nie zrobiłam. Nie wiem, no ciężko jest po prostu coś takiego znaleźć. Ja myślę, nad tym pytaniem, powiem wam szczerze, troszeczkę się zastanawiałam właśnie po obejrzeniu tego taga u Eweliny. U Kingi. U Kingi. Kochana, ty się już chyba przyzwyczaiłaś, co? I tylko krzyczysz, jak umówię złe imię. Sylwia, jak ty do mnie mówisz? Z czego jestem dumna? Wydaje mi się, że jestem dumna z tego, jakim jestem człowiekiem. Może nie jestem piękna, może nie jestem szczupła, ale wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem. Staram się pomagać innym, staram się myśleć o innym. Staram się nie stawiać siebie na pierwszym miejscu zawsze, chociaż to właśnie jest na minus trochę, bo czasem trzeba właśnie myśleć tylko o sobie. Ale uważam, że tak. Myślę, że nie wiem, jakbym miała ostatnią kromkę chleba i byłabym głodna, ale bym widziała kogoś, kto, nie wiem, nie jadł nic dwa dni, to bym oddała tą kanapkę. Uważam, że cieszę się, że zachowałam w sobie to, że pamiętam to, jak nam się żyło w Polsce, jak czasem było biednie i że teraz, mając pieniądze i mogąc sobie pozwolić na wiele rzeczy, jakby nie stałam się takim nie wiem, jak to powiedzieć, wiecie, co mam na myśli, tylko że chyba nadal właśnie jestem, Andrzej mówi, że mam dobre serduszko. I chyba tyle, no nie wiem, no jestem dumna z tego, że to jest taka pierdoła, ale jestem dumna z tego, że ćwiczę codziennie, że staram się troszeczkę jakby żyć bardziej zdrowo. Jestem dumna z tego, jaką pozycję mam w pracy. To dlatego, że są czasem osoby o naprawdę wysokim wykształceniu, którym się to nie udało, a mi po prostu ciężką pracą udało się do tego dojść, pomimo tego, że były mi rzucane kłody pod nogi, że byli ludzie, którzy mówili, że przez to, że tak ciężko pracuję, nikt nie da mi nawet opcji startowania na wyższe stanowisko, ponieważ będzie im szkoda takiego pracownika, który robił za dwóch. Także jestem dumna, że nie słuchałam tych ludzi, że mimo tego, że było mi nieraz przykro słyszeć różne rzeczy na swój temat przez to, jak ciężko pracowałam, to jestem dumna, że ich nie posłuchałam i to dzisiaj ja jestem na tej pozycji, której jestem, a oni nadal są w tym samym miejscu. Także myślę, że tak, z tego jestem dumna. Myślę, że powinniśmy się starać być z siebie dumni, nawet z mniejszych rzeczy, tak właśnie jak sobie wczoraj myślałam, no bo faktycznie, no, jakbym wynalazła tą nagrodę, cure na raka, to by było po prostu, naprawdę, to by była już taka duma światowa. Ale uważam, że sami w sobie powinniśmy szukać więcej takich rzeczy, z których możemy być dumni. Może u mnie nie ma ich dużo, ale też nie ma dużo negatywnych rzeczy. Nie wiem, jakby mi ktoś teraz powiedział, nie wiem, znać 50 rzeczy, które w sobie nienawidzisz albo coś, no to by były to tylko, myślę, sprawy wyglądowe, ale myślę, że ogólnie nie. Mogę być dumna z tego, jakim jestem człowiekiem. Tak bym to powiedziała. O, jestem dumna z tego, jakim jestem człowiekiem. I co? I myślę, że to by było na tyle. Muszę teraz nominować inne kanały. I wiecie co? Cała ja zapomniałam sobie przygotować osób, które nominuję. Także nominuję Marysię z kanału Rodzinka 3+1. Nominuję Anię z kanału My Beautiful Life. I kogo jeszcze, słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy, kogo się random może wybierzemy. Otworzę sobie swój ostatni filmik i zaraz sobie zobaczymy, kogo nominuję. O, wiem kogo. I nominuję Arletę Wartal, z kanału Arleta Wartal. Jesteś ostatnią osobą, która skomentowała właśnie mój filmik. Ty, kochana, masz mega profesjonalne filmiki i ponad 6000 subskrypcji, także jestem bardzo ciekawa twoich odpowiedzi, jak u ciebie to wszystko wygląda. Jeżeli nie otagowałam cię, a masz ochotę zrobić sobie taki tag, to oczywiście rób, chętnie zobaczę, daj znać, to na pewno ten filmik obejrzę. A jeżeli trafiłeś tu po raz pierwszy, jeżeli spodobało ci się to, co zobaczyłeś, to bardzo proszę o kciuki w górę, komentarze u dołu i oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem. Pamiętajcie o tym. Miłego dnia wam życzę i dziękuję, że ze mną jesteście. Pa!